Cześć, Adam Łukowski, witam Was na kanale MBSM.pl, a dzisiaj spotykamy się z takiej oto okazji. Właśnie przed chwilą przyleciał do mnie pachnący świeżością Hammer Energy 18x9, czyli jeden z pierwszych telefonów o wysokiej wytrzymałości z ekranem o proporcjach 18x9, czyli takim wydłużonym. Rzućmy na niego okiem. No to na początek szybki przegląd zawartości zestawu. Tu chyba wiele nie trzeba będzie mówić, bo zestawik podejrzewam, że jest bardzo prosty. No jest prosty. Zasilacz. Szybka ładowarka 12V 1,25A. Jest w zestawie też igła do otwierania gniazda na karty. Jest instrukcja, jest karta gwarancyjna. Jest, słuchajcie, przejściówka z USB-C na jacka. Czyli już wiemy, że telefon ma USB-C. No i tu, moi drodzy, ujawnił się pierwszy z problemów. Popatrzcie na to, na tą wtyczkę, na ten wtyk. Jest wydłużony. I prawdopodobnie, zaraz się o tym przekonamy, tutaj telefon będzie wymagał takiego specyficznego wtyku USB-C, a zwykły chyba nie podejdzie. Zaraz zobaczymy. Złącze USB umieszczono pod specjalną gumową pokrywą. No a to dlatego, że telefon, moi drodzy, jest wodoszczelny, ma wytrzymać pół godziny w 1,5-metrowym zanurzeniu. No i mam tutaj zwyczajny kabelek USB-C. No i nie pasuje. Niestety tutaj będziecie musieli korzystać z tego kabla, który producent fabrycznie dołącza. No i nie wiem, czy taki uda się kupić gdzieś poza źródłem producenckim. No i będzie też problem, gdybyście chcieli jakiekolwiek inne akcesorium podłączyć do tego telefonu poprzez USB-C, no bo będziecie musieli postarać się o specjalny wtyk. No a skoro mamy już telefon poza opakowaniem, to rzućmy okiem na to, jak wygląda. To pierwszy Hammer z ekranem o proporcjach 18x9 i jeden z nielicznych telefonów o wysokiej wytrzymałości z tego rodzaju wyświetlaczem. W tym konkretnym przypadku ekran ma przekątną 5,7 cala i rozdzielczość HD+. No i powiem szczerze, że ja więcej w telefonie o wysokiej wytrzymałości nie wymagam, natomiast wymagam tego, żeby to było wytrzymałe. Są nadzieje, bo z przodu mamy szkło Gorilla Glass 3, więc może jednak nie będzie się jakoś tam strasznie rysować. Obudowa, jak widzimy, ma porządne wzmocnienia. Jest dość gruba, no ale to po pierwsze dlatego, że telefon jest wytrzymały, a po drugie dlatego, że mamy tutaj dość spory akumulator. 5000 mAh, jak już usłyszeliście, z szybkim ładowaniem. Gniazdo kart ukryto pod kolejną gumową zaślepką. Mamy tutaj taką metalową szufladkę. Można sobie dopomóc igłą, ale jak ktoś ma długi paznokieć, to wyjmie ją bez igły. No i niestety, jak widzimy, slot jest hybrydowy. Albo dwie karty nanoSIM, albo jedna nanoSIM i karta pamięci. Zwiedźmy zatem poszczególne boki obudowy. Góra gładka. Prawy bok, jak już widzieliście, gniazdo kart, pod nim włącznik. Dość duży, myślę, że będzie się wygodnie z niego korzystało. Klawisz ma wyczuwalny skok, no i wymiary sprawiają, że da się go nacisnąć chociażby w rękawicy roboczej. Lewy bok to równie duży przycisk głośności i dodatkowy klawisz, taki zaakcentowany takimi trzema charakterystycznymi wypustkami. Również będzie łatwy do zlokalizowania, wymacania, nawet może i w rękawicy. Sprawdzam. Dół, to już widzieliśmy, mamy tutaj mikrofon, no i USB-C pod pokrywką, no i przypominam, niestety wymaga wydłużonego wtyku. Tył prezentuje się dosyć bojowo. Mamy tutaj takie fajne metalowe akcenty, one są nie tylko ozdobą, ale dodatkowo jeszcze wzmacniają całą konstrukcję. Na dole pojedynczy głośnik, to jest głośnik ze wzmacniaczem NXP, ma być dosyć mocny. Producent obiecuje, że głośnik jest silny, no i rzeczywiście, tak jak włączyłem telefon, odegrałem kilka sygnałów, to faktycznie gra głośno, no ale czy czysto? Cóż, sprawdzam jeszcze, jak się sprawdza przy rozmowach, ale do odtwarzania muzyki to raczej średnio się będzie nadawał. No i mamy czytnik linii papilarnych. To również jest rzadko występujący element w telefonach o wysokiej wytrzymałości, a nad czytnikiem aparat. 13-megapikselowa jednostka Sony IMX135 z obiektywem o świetle 2.0. No jest szansa na w miarę przyzwoite zdjęcia.
na bardziej wnikliwą ocenę aparatu, no niestety musicie jeszcze trochę poczekać. Na razie dorzuciłem kilka przykładowych fotek, takich zrobionych na szybko, bez większego przykładania się, oczywiście w trybie automatycznym, także już możecie zobaczyć mniej więcej, jaki poziom reprezentuje ten aparat. A z przodu, moi drodzy, aparat o rozdzielczości 8 megapikseli. Sercem telefonu jest 4-rdzeniowy procesor Mediateka 6739 taktowany do 1,5 GHz i wspomagany przez 3 GB RAMu. To do takich, powiedzmy, w miarę codziennych, podstawowych zastosowań myślę, że powinno wystarczyć. No, raczej nie jest to smartfon dla graczy, ale do roboty, do takich czysto użytkowych aplikacji myślę, że spokojnie da radę. Zajrzyjmy do oprogramowania. Mamy tutaj Androida 8.1. Producent przy tym chwali się certyfikacją GMS, czyli taką laurką wystawianą przez Google, potwierdzającą pełną zgodność urządzenia z wymogami Google. No i cóż my tu mamy? Popatrzcie, czysty system. Praktycznie żadnych dodatków. Mamy tylko apkę do aktualizacji, do menedżera plików i w zasadzie to jest wszystko to, co mamy w standardzie. Jak widzimy, jest radio FM i dyktafon, także o niczym tu chyba nie zapomniano, ale tak naprawdę nasze aplikacje dopiero sobie będziemy musieli pobrać. Zobaczmy, czy producent dodaje cokolwiek od siebie. Dodatki w oprogramowaniu zauważymy w menu ustawień. O, wita nas inteligentny asystent. Pozwoli on nam przypisać jakieś działania do bocznego klawisza, czyli tego tu. I możemy sobie na przykład uruchomić aparat. Jak widzimy, nie do końca wszystko jeszcze spolszczono, bo na przykład nazwa aplikacji jest taka, jaka jest w standardzie, czyli kamera, a nie aparat. No cóż, może aktualizacja coś z tym zrobi. No i dioda LED, czyli mamy diodę powiadomień. No i jak widzimy, możemy sobie tutaj ją nieco skonfigurować. Jedźmy dalej po ustawieniach, zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Dura Speed, czyli przyspieszone pobieranie plików z kombinacją zarówno LTE, jak i Wi-Fi. I w zasadzie tyle. Zobaczmy jeszcze, co możemy zmienić przy wyświetlaczu. Jest regulacja automatyczna jasności, ale nie widzę tu niestety trybu czytania, trybu ochrony wzroku. Mamy za to możliwość ingerencji w pasek przycisków systemowych, w pasek nawigacyjny. Możemy sobie wybrać jeden z dwóch układów. Bardzo skromnie, ale z drugiej strony prosto rzeczowo i bez udziwnień. Ja osobiście takie podejście doceniam i po prostu lubię, bo wtedy sobie mogę zainstalować w telefonie to, co naprawdę mi jest potrzebne, a jak będę chciał dodać jakieś udziwnienia, no to po prostu mogę, ale wcale nie muszę i producent mi tego nie narzuca, a przede wszystkim nie zaśmieca softu. No i zobaczmy, ile mamy miejsca. Pamięć nominalnie ma 32 GB wewnętrzna. Nie za dużo, nie za mało, ale tak powiedzmy przy tej cenie telefonu, no to w sam raz. I jak widzimy, mamy 7,4 giga zużyte już na starcie przez pliki systemowe. Ja tu jeszcze niczego nie zainstalowałem, jak widzicie, i nie mam żadnych własnych plików. Czyli możemy liczyć, że na starcie będziemy mieli w miarę dużą część z tej pamięci do dyspozycji. Hammer stawia na prostotę, no i interfejs fotograficzny jest również prosty, po prostu standard od Google, bez dodatkowych specjalnych trybów, jest tylko upiększanie i panorama, są standardowe filtry barwne i to by było na tyle, jeżeli chodzi o aplikację aparatu. Ja tylko dodam, że filmować możemy maksymalnie Full HD. No. Dobra, możemy narzekać, ale pamiętajmy, że nie jest to telefon standardowy, jest to telefon o specyficznym przeznaczeniu. No i tu docelowi odbiorcy raczej nie stawiałem na hiperjakość filmów, a raczej po prostu potrzebują sobie czasem coś nagrać, a liczy się dla nich to, żeby telefon się nie potłukł. I o to potłuczenie się możemy być spokojni, bo tu producent chwali się takim specjalnym benchmarkiem IK i on jest punktowany od 0 do 10 punktów, ten telefon ma punktów 8, czyli powinien być całkiem dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami w razie upadku, ale oczywiście ja to wszystko sprawdzę i pokażę Wam w recenzji, kiedy ten telefon się potłucze, ile on tak faktycznie może wytrzymać. Na razie no, to wszystko są obietnice producenta. Telefon jest w moich dłoniach dosyć krótko, no ale kilka takich pierwszych wstępnych spostrzeżeń już mam. Ekran, chociaż na papierze wygląda skromnie, w praktyce okazuje się być całkiem niezły. Jest dobrze czytelny w słoneczny dzień, wyszedłem z nim na dwór i spokojnie dało się oglądać zawartość ekranu i obsługiwać telefon, także myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś specjalnego problemu. Niski poziom jasności rzeczywiście
Też podejrzewam, sprawdzi się w ciemności, bo faktycznie prawie już nic nie widać w świetle dziennym, czyli w nocy będzie tak akuratnie. No a co do reszty? Przycisk włącznika moim zdaniem mógłby być nieco wyżej. No fakt, tu jest gniazdo na karty. No ale wiecie, już jest pierwsza rzecz, na którą sobie trochę ponarzekam. Większość z was myślą, że to nie będzie przeszkadzać, ale jeżeli ktoś ma naprawdę duże dłonie, tak jak ja, no to wolałby, żeby był dosłownie odrobinę wyżej ten przycisk. Natomiast klawisze głośności są już dokładnie tam, gdzie ich się spodziewałem. Ten dodatkowy przycisk również fajnie trafia pod palec i łatwo go odróżnić od klawisza głośności. Tutaj raczej do pomyłek nie powinno dochodzić. Przyjrzałem się też czytnikowi linii papilarnych. Konfiguracja jest zupełnie standardowa, czyli wprowadzamy sobie tam kod, hasełko i tak dalej i dodajemy odciski palca. Działa to całkiem szybko, sama konfiguracja nie zajmuje zbyt wiele czasu, a czytnik, no cóż, powiem wam tak, na pierwszy rzut oka działa zupełnie dobrze. Jak na razie nie udało mu się pomylić, bezbłędnie czytuje moje palce, przypisałem sobie 4-4, wypróbowałem, 4 działają, także jest ok, ale od razu mówię, że nie jest to najszybszy z czytników, jaki mamy na rynku. No i niestety nie przypisano mu żadnego dodatkowego działania, nie jest gładzikiem, nie jest wyzwalaczem migawki, od po prostu służy wyłącznie do odblokowywania telefonu, ale no działa zupełnie przyzwoicie w odniesieniu do ceny smartfonu, to myślę, że raczej nie ma na co narzekać. Zobaczymy jeszcze, jak będzie się sprawdzał, kiedy palec będzie brudny. No bo tutaj, prawda, biorąc pod uwagę specyfikę odbiorców takiego telefonu, może się zdarzyć, że ta dłoń nie będzie idealnie czysta, no i wtedy przydałoby się coś więcej, chociażby odblokowanie twarzą. No a tego tu niestety zabrakło. Mamy za to NFC, co również w przypadku telefonów tego rodzaju, tej klasy, nie jest zbyt powszechnie występującym elementem wyposażenia. Telefon jest już przed sprzedaży, kosztuje 999 zł, ale. Pierwsi nabywcy dostaną jeszcze w gratisie głośnik JBL Clip 2. Sam ten głośnik kosztuje taki 170-190 zł, czyli tak naprawdę mamy całkiem fajny prezent, który no, może kalkulować, wliczyć w cenę telefonu i w tym momencie no, ta cena jakby staje się jeszcze strawniejsza. Myślę, że jest to dosyć fajna wycena, bo parametrami ten telefon nie jest jakiś tam najgorszy. Mamy w bonusie bardzo dużą wytrzymałość, no i elementy wyposażenia, które rzadko występują w telefonach o podwyższonej odporności, o podwyższonej wytrzymałości, jak choćby czytnik linii papilarnych, NFC czy wyświetlacz o proporcjach 18:9. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić was o odrobinę cierpliwości i poczekanie na pełną recenzję tego telefonu, w której opowiem wam nie tylko, jak tego telefonu się używa, ale również o tym, ile on jest w stanie znieść, ile wytrzyma. I to już jest wszystko, jeżeli chodzi o szybki, pierwszy, wstępny przegląd Hamera Energy 18:9. Na pełną recenzję zapraszam za około miesiąc. A tymczasem zachęcam do oglądania naszych pozostałych filmów i do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia. Cześć.